Położona pomiędzy Wąbrzeźnem a Chełmżą w gminie Płużnica. Do niedawna nikt jeszcze nie słyszał o Wieldządzu, a dzisiaj jest on znany w całej Polsce, a to dzięki swoim dwóm atrakcjom. Po pierwsze jest tu ładne jezioro, a po drugie piękny kościół, w którym od 5 lat działa jedna z największych w Polsce dyskotek. Czy wie pani, co tu dzisiaj będzie się działo? Właśnie wiem, bo tu mieszkam, to wszystko wiem. I nie przeszkadza pani to, że... Pana to już widziałam. O, cieszę się. A wie pani, jaki to będzie koncert dzisiaj? Przyjeżdża światowa gwiazda tu do Wieldządza. Boniem. A pani się wybiera na koncert albo ktoś z rodziny? Z rodziny, tak. No, Boniem. Tak, będzie zespół Boniem. Cześć, mamo. A znacie ten zespół? No nie. Tak, niektóre piosenki. Moja mama, no tam. A mogłabyś coś zaśpiewać na przykład fragment? Nie, tak już nie pamiętam. A czy to dobrze, że taki Boniem, gwiazda światowa, przyjeżdża tu do Wieldządza? Znaczy ludzie po prostu tu się bardzo dobrze bawią, jak są jakieś zespoły. Bardzo dużo ludzi tutaj przyjeżdża. Uważam, że jest to dobry pomysł, żeby taki zespół tutaj przyjechał. A wy wybieracie się na koncert? Nie. Jak coś konkretnego, to już jesteśmy, bo obecnie mieszkamy w Grudziądzu. Cała nasza w sumie rodzina, ale jak coś się tutaj dzieje, to już od wczoraj jesteśmy. Także idziemy, ale do środka raczej nie. Nie tam w ogóle, tu wie pan. Na... I też na koncert? No niekoniecznie. Tak, niekoniecznie. No, w każdym razie dużo jest tutaj proponowanych biletów i może być trochę ciasno, nie? Dlatego nie wiemy, może się namyślimy, czy idziemy, czy nie. A znają państwo w ogóle Boniem? Tak. Może ktoś coś spróbuje zaśpiewać? To jest blisko, ale tutaj... Wjechaliśmy, no nie ma na mapie nawet, nie? Tutaj miejscu tej wsi. Także no zobaczymy, posłuchamy, może z zewnątrz, może wejdziemy. A jak Państwo myślicie, czy to dobrze, że akurat w takim miejscu jest takie zamieszanie, że mówi się tyle o Wieldządzu? Dobrze, no. Takie miejsca też są dobre, dlaczego jest? To my się jeszcze dziwimy, że oni tutaj, czy oni tutaj na pewno przyjadą. Czy przyjadą, nie? Pan. To jest pytanie. Cały czas są setki telefonów i ludzie się pytają, proszę pana, czy to ten prawdziwy? Proszę pana, czy na pewno? Daje pan głowę tak. Ja mówię tak, odpowiadam, ten prawdziwy zespół, który cały czas widzieliście. Oni nie dowierzali. Bardziej uwierzyliby w UFO, że UFO zląduje i o godzinie 17 niż Boniem właśnie we Wieldządzu. Telewizja przyjechała z Bydgoszczy pod Bobadzą, nie? A nie te, co były kiedyś. Wybierają się państwo na koncert dzisiaj? Ponoć, tak mówię, na wieczór. Na 17? Mhm. A wiedzą państwo, co tam będzie się działo? Boniem. Nago będą się rozbierać, nago tańczyć, a po reszcie to zobaczymy, co będzie. Pan idzie na koncert? Idę. Ale pan mnie podagrowuje, bo pan rachunku, nie wiedzą, tam i tak cię zobaczył już. Teraz już zginęłeś. Nie ma żadnej mamiczy kochanki. Już teraz zginęłeś. A co to nie dziwne, że światowa gwiazda Boniem trafia tu do Wieldządza? To jest bardzo ciekawe. Dziwne jest w ogóle, wszystko dziwne w tym Wieldządzu. Czy Wieldządz nie jest piękny? Jeziorko. Mamy kościół zabytkowy. O. Rozpoczęli swoje śpiewania, jak ja byłem. Taki trochę młodszy, nie? No teraz jednak wiek ma swoje, nie? Zobaczymy, no. Czy to fakt. Może gumę złapią. Czy pani już się wybierają na koncert? Nie. A idą pani w ogóle do nie, klubu? Nie, proszę pana, idziemy do klubu. A wiedzą pani w ogóle, co tam dzisiaj będzie się działo? Tak, zespół Boniem. Pamiętają pani jeszcze tę grupę? Tak. Takie zamieszanie w Wieldządzu często się zdarza?
No nawet jak zespoły Disco Polo przyjeżdżają, Boys przykładowo już z tych znanych zespołów. To wtedy też jest tyle ludzi, tak jak dzisiaj? No było, było ludzi też. A czy to, że tu się trochę dzieje w tym klubie, wpłynęło, nie wiem, jakoś na rozwój Wieldządza? Czy tu się zaczęło więcej dziać w samej wsi? No, ruch się zrobił, nie? Chociaż, no i dla dzieci wtedy są też nieraz imprezy. A nie, my tutaj słyszymy, jak tak śpimy, jak co ten koncert tego, to ja rży w głowie nawet, nie? No, jeszcze tam iść i być do środka. A pan się wybiera na koncert? Może ma zamiar, musi się ogolić najpierw, nie? A zna pan zespół Bonejem? No trochę tak. A może by pan coś zaśpiewał ich? Im? Nie, do domu wracam? I kawałek. Nie ma kolacji? Moja żoneczka w restauracji. Do domu wracam, nie ma obiadu, a moja żoneczka gadu, gadu. W związku z tym koncertem, w sumie jest to jednak bardzo duży koncert, zostały, nie wiem, przedsięwzięte jakieś środki bezpieczeństwa, policja, nie wiem o tym nic. Na pewno, zawsze jest. Przecież kierownik klubu na pewno organizuje i jest nasz posterunek policji, to jest zawsze. Przyjechali bardzo daleko, znaleźli tą miejscowość, są razem z nami, zaraz wyjdą i zrobią dla was koncert, jakiego sobie nawet nie wyobrażacie. Ale to zależy od waszej inicjatywy, waszej wiary i proszę, wszyscy razem. Jednak się udało i to wszystko przez znajomych ze Stanów, tam doszły przecieki, że zespół wybiera się do Polski, chce przyjechać na wywiad do telewizji w Warszawie, więc udało się, żeby zrobić dwa koncerty i jeden właśnie w tej malutkiej miejscowości, która liczy 170 osób, przyjechało Bonem, chyba najmniejszej w jego historii, w takiej małej miejscowości. By the river, the...
Na czym polega fenomen twojego zespołu? Bonajem to wielka rodzinna grupa. Wszyscy jesteśmy dużymi dziećmi. Wielu ludzi zapomniało o swoim dzieciństwie. My nie.